Liz, teraz już pierwszy spin-off, Zgroza. No rozwijała wam się to wasze uniwersum. Jak spodziewałeś się, że do takiego momentu z tym dojdziecie? Czy się spodziewałem? Może niekoniecznie, natomiast planowaliśmy to od początku. Chcieliśmy realizować tę wizję i sukcesywnie to robimy, przynosi to efekty. W ten sposób to działa. Czyli to te wąsy zgrozy, tak? Wąsy zgrozy. Wąsy zgrozy pojawiły się w pierwszym zeszycie. Nie do końca je widać, ale one tam są. No i siłą rzeczy musiały dostać własną serię. No tak jak w tym jednym odcinku Kleszcza, gdzie były te uciekające wąsy, które szukały swojego właściciela. To nie... Ja bardzo słabo pamiętam kleszczową kreskówkę niestety. No widzisz, no ale to może jakiś crossover z tymi wąsami kiedyś? Jak byłem młodszy, to była dla mnie za mało hardkorowa i nie doceniałem humoru. Czyli wtedy. Dobrze, czyli autor Lisa, scenarzysta, pan Dariusz, lubi hardkorowe komiksy z superbohaterami. Lubię jak się biją, ale trzeba odróżnić hardkorową narrację od hardkorowego kiczu. Jest różnica między ostatnimi łowami Cravena, które są doskonałe, i między Ultimatesami Millara, które są tragiczne. A właśnie, a propos, bo bardzo, ty bardzo lubisz się wypowiadać na różne tematy właśnie z tych wszystkich historii komiksowych. Zwłaszcza na te, o których nie mam pojęcia. Ale chciałem nawiązać do takiej jednej kwestii, o której bardzo często lubisz porozmawiać szerzej i powiedzieć trochę więcej w kontekście, jak ktoś używa określenia dekonstrukcja superbohaterów, na przykład w kontekście strażników. Dekonstrukcja jest terminem bardzo zgubnym, bardzo takim tricky, ponieważ ludzie często używają tego terminu do określenia czegoś, co jest sprzeczne z danym kanonem w pewien sposób. Nie znoszę określenia dekonstrukcja mitu superbohatera, bo jest to absurdalny bezsens. Ponieważ po pierwsze, nie ma czegoś takiego w obecnych czasach jak mit superbohatera. Na przestrzeni tych wszystkich epok w komiksie amerykańskim mieliśmy tyle różnych konstruktów superbohaterskich, że nie sposób jest przygotować jedną konstruktywną wizję. Poza tym dekonstrukcja jest metodą analizy literackiej i mało jest tworów, które faktycznie służą jako, są narzędziem tejże analizy. Nie jestem zdania, aby Watchmen pełniło taką funkcję. To jest po prostu stworzenie zupełnie nowego tworu, który funkcjonował przez lata. Przecież to zapoczątkowało całą serię w inny sposób zupełnie pisanych historii, więc ciężko mówić w tym wypadku jakiejkolwiek dekonstrukcji. Dobrze, powróćmy jeszcze na chwilkę do Zgrozy. Jak przyjęcie odbił przez czytelników? Bardzo dobrze. Zgroza jest bardzo dobrze się przyjął. Dzisiaj do Kuby Ryszkiewicza, który znajduje się obok nas, są niemałe kolejki. Jest to zupełnie inna historia, jest to coś, co od samego początku chcieliśmy zrobić, coś, czego żaden z nas tutaj w Story Invictusie nie miał póki co czasu się podjąć. I pomysł czekał na właściwą osobę, na właściwe osoby, które tak naprawdę zasiądą na sterami. I te właściwe osoby się znalazły i to ruszyło. No, Zgroza się przyjął bardzo dobrze, jest to historia nie superbohaterska, kryminalna, ale dzieje się w uniwersum Lisa, więc jest ściśle jakby... Jest synchronizacja światów w tym momencie. Właśnie tak jeszcze chciałem dopytać, bo tutaj Kuba dołączył do was, właśnie pisząc Zgrozę. Czy przewidujecie kiedyś właśnie więcej gościnnych, wymieniających się scenarzystów w ramach tego waszego uniwersum? My jesteśmy generalnie bardzo otwarci. W ogóle zaczęło się od tego, że z Kubą od jakiegoś czasu sobie gadaliśmy już przy różnych spotkaniach komiksowych. I po premierze Nie Przebaczaj Kuba odezwał się do mnie na fejsie i mówi: ej, napisałbym może jakiegoś Lisa, tak sobie. A ja mówię: wiesz co, stary, no historia jeszcze jest niezakończona, więc ciężko władować jakiś gościnny występ, ale mamy taki pomysł. No i tak narodził się pierwszy zeszyt Zgrozy generalnie. Super, bardzo, bardzo, bardzo fajnie w takim razie wiedzieć. Powiedz mi, Dariuszu, gdzie można znaleźć Lisa w internecie? Lisa w internecie można znaleźć przede wszystkim w sklepie internetowym Gildia. Tam są również, jest również limitowana okładka Marianny Strychowskiej, która pracowała z Kubą Ryszkiewiczem przy Nie Przebaczaj. Ale wydaje mi się, że w sklepach takich jak Jatta, że w Kiku Poznańskim, jeśli mają swoją internetową stronę, bez problemu się znaleźć. Natomiast Gildia jest w tym momencie naszym głównym dystrybutorem. Powinni mieć wszystko poza listem 1.
dobrze. Który się niestety skończył. Niestety? Czy może stety? Niestety lub stety. Niestety no. Dla nowych czytelników, bo na dodruk ewentualny trzeba jeszcze trochę poczekać. Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji, co zrobimy w tym temacie, bo kończą nam się i dwójki, i trójki, zostały ostatki tego wszystkiego. Więc może integral? Nie mówię tak, nie mówię nie. Nie jestem od podejmowania tych decyzji. Trzeba by porozmawiać z wydawcą. To dziękuję. Dzięki wielkie.